Witam serdecznie w Torrevieja. Zapraszam do odkrycia wyjątkowego nowego osiedla w mieście, które cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, jak i osób prywatnych. Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu rezerwatu przyrody i różowego jeziora Laguna Rossa, oferując liczne trasy piesze i rowerowe. Kompleks został zaprojektowany tak, aby przypominał niewielkie miasteczko. W ramach projektu powstanie kilka etapów obejmujących nowe drogi wewnętrzne, aleje oraz tereny zielone, wszystko zaprojektowane z myślą o miłośnikach zdrowego stylu życia nad morzem, aktywnego wypoczynku i różnych sportów. Bogata oferta apartamentów, bungalowów, willi w zabudowie bliźniaczej oraz willi wolnostojących wyposażonych w liczne udogodnienia z pewnością spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Typologia mieszkań jest zróżnicowana. Apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami oraz jedną lub dwoma łazienkami do wyboru. Apartamenty na parterze z prywatnym ogrodem. Zostaną one odgrodzone murem i metalowym ogrodzeniem z cyprysowym żywopłotem, wyposażonym w system nawadniania kropelkowego z programatorem. Do wyboru także mamy apartamenty na środkowych piętrach, które zaprojektowano z przestronnymi tarasami, albo apartamenty na górnym piętrze, które dysponują prywatnym tarasem słonecznym. W ofercie znajdziemy także bungalowy z dwoma lub trzema sypialniami i dwoma łazienkami, zlokalizowane na parterze z prywatnym ogrodem lub na piętrze z prywatnym tarasem słonecznym. Wille w zabudowie bliźniaczej oraz wille wolnostojące, dostępne z trzema sypialniami i trzema łazienkami, z prywatnym ogrodem oraz instalacją prywatnego basenu. Wille wyposażone będą w prywatny taras słoneczny, grill, zlew, ławkę, natrysk z ciepłą i zimną wodą. We wszystkich willach taras słoneczny posiadać będzie wstępną instalację do jacuzzi. Sypialnie zostaną wyposażone w szafy wnękowe na ubrania z drzwiami przesuwnymi. Łazienki będą zaopatrzone w podwieszaną szafkę, lustro z oświetleniem LED oraz punktowe lampki LED w podwieszanym suficie. Dodatkowo zamontowane zostanie elektryczne ogrzewanie podłogowe. Kuchnie będą wyposażone w wiszące i stojące szafki, szuflady z mechanizmem hamującym, a także wysuwanym okapem oraz wstępną instalacją do zmywarki. Na wyposażeniu znajdziemy także kwarcowy blat marki Silestone oraz zlew umieszczony w blacie, który rozciąga się w kierunku salonu, tworząc barek. Ściany będą wykończone białym tynkiem cementowym, a w całym mieszkaniu na podłogach zastosowano płytki grasowe najwyższej jakości. Na wczesnym etapie budowy mamy możliwość indywidualnego doboru wykończenia. Przewidziano także szafkę na buty i ubrania przy wejściu oraz komórkę wewnątrz mieszkania zamykaną na klucz. Przygotowana zostanie także instalacja do pralki i suszarki oraz kompaktowa pompa ciepła oparta na technologii aerotermalnej. Do każdego mieszkania przypisano jedno miejsce parkingowe oraz komórkę lokatorską, a cały kompleks mieszkalny będzie chroniony. W pierwszym etapie osiedla obszerne części wspólne obejmują dwa duże baseny dla dorosłych, dwa dla dzieci, dwa podgrzewane jacuzzi, boisko do gry w bule, plac zabaw dla dzieci, parking rowerowy oraz tereny zielone z jeziorkami, fontanami i ścieżkami. Projekt przewiduje także budowę centrum sportowo-rekreacyjnego Sport & Wellness Club, do którego dostęp będą mieli wyłącznie właściciele. Podgrzewane baseny dla dorosłych i dzieci, duży basen, siłownia wewnętrzna oraz plenerowa do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, mini boisko do piłki nożnej, mini boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, korty do padla i tenisa, pokój coworkingowy, a także spa i salony do zabiegów kosmetycznych i fizjoterapii. W porcie Torrevieja możesz uprawiać różne sporty wodne, takie jak żeglarstwo, wioślarstwo, jazdy na skuterach wodnych, flyboarding czy parasailing. A jeśli jesteś miłośnikiem gry w golfa, w okolicy znajdziesz mnóstwo pól golfowych. W okolicy dostępnych jest wiele usług. Centrum handlowe Habaneras, centrum sportowe, restauracje, sklepy, szkoły, szpital, międzynarodowe audytorium oraz największy targ uliczny, który odbywa się w każdy piątek. Osiedle jest świetnie skomunikowane. Ma bezpośredni dostęp do drogi N332. Znajduje się także kilka minut od autostrady A7 i 40 minut od lotniska w Alicante oraz stacji szybkiej kolei AVE. Z nowego osiedla będzie kursował autobus o różnych godzinach, zapewniając transport na plażę La Mata i do parku Molino del Aqua. Możesz także wybrać się na pobliskie wybrzeże Orihuela Costa, gdzie znajdziesz liczne zatoczki. To wyjątkowy projekt w pobliżu morza, lagun i wszystkich udogodnień. Dzięki centrum sportowemu oraz otoczeniu przyrody jest to doskonałe miejsce do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zapraszam do kontaktu i umówienia się na prezentację
tej lub innej nieruchomości na Costa Blanca. Do zobaczenia w Hiszpanii.